No dobrze, króciutko, przed tym jutrzejszym meczem rozpoczynacie turniej. Czego kibice mogą oczekiwać od Rekordu Bielsko-Biała podczas tego turnieju? Czego wy oczekujecie od siebie? Oczekujemy, że rozegramy 3 bardzo dobre spotkania, w których zdobędziemy oczywiście w każdym po 3 punkty i wyjedziemy stąd z awansem do następnej fazy Ligi Mistrzów. Pierwsze wrażenia po pobycie tutaj na Malcie. Wiem, że już byliście wielokrotnie. W tej hali też mieliście okazję już kiedyś trenować, ty jako reprezentant Polski. Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś. Mieliśmy okazję, przynajmniej ja i większość chłopaków tu już była, również na tej hali. Odczucia mamy dobre, bo znamy te miejsce, znamy halę, znamy poniekąd też drużynę z Malty, mimo że mają kilku nowych zawodników. Zobaczymy, no wszystko okaże się jutro, pojutrze i w sobotę i mam nadzieję, że z korzyścią dla naszego zespołu. Hala nie robi wielkiego wrażenia, grałeś już no, powiedzmy w większych halach, jeśli chodzi o futsal. No tak, jest dość spora hala, na pewno dość dużo biegania będą mieli chłopacy. Szkoda, że będzie bez kibiców, bo to na pewno to jest jakiś minus, bo będzie to trochę, przyzwyczailiśmy się już, że gramy mecze u siebie, gramy z kibicami, jest fajniej, tu będzie bez kibiców, no ale wszyscy mają równe warunki, a jak będzie, zobaczymy już jutro. Najtrudniejszy rywal, tak przynajmniej teoretycznie, przed startem turnieju? To jest Liga Mistrzów, tu jakby powiedzieć nie ma łatwych rywali, każdy jest mocny, aczkolwiek myślę, że drużyna mistrza Węgier i mistrza Malty to będą te drużyny, z którymi no, będzie taka rywalizacja powiedzmy 1-1, taka równorzędna.